Witam Was dzisiaj z tej strony Turek. Na samym początku dzisiaj sobie nagrywamy quiz. Kolejna runda, już kilka pojedynków rozegranych, czas na kolejny. No ale nie ze mną, także drugi prowadzący. Siem Gadro, zaraz witam. Oraz dzisiejsi uczestnicy quizu. Siema, tutaj Jao. Siemka, tu Masked Thorn. No więc dzisiaj nadszedł czas na ten pojedynek. Ja jeszcze przed samym quizem króciutkie ogłoszenie na temat najbliższej audycji, ponieważ na ostatnim był ciekawy incydent, zaszedł na trybunach z CM Punkiem w roli głównej. Więc CM Punk tutaj nam przywrócił stary pomysł nagrania audycji. Audycja będzie poświęcona, że tak powiem, atakom wrestlerów na fanów. Może być to ciekawe, tym bardziej, że to będzie wideo audycja, czyli będą dołączone filmiki, gdzie będziecie mogli zobaczyć omawianą sytuację. Na audycji wystąpię chyba tylko ja z Dropsem, więc postaram się to jakoś ładnie ogarnąć. I audycja pojawi się chyba dopiero w następnym tygodniu, gdzieś poniedziałek, wtorek, ponieważ dużo troszeczkę pracy z tym będzie. No i trzeba nazbierać troszkę materiałów i wszystko powoli postaramy się zrobić jak najlepiej tą audycję, żeby się miło słuchało i oglądało. No ale to nic. To ja sobie zacznę z Jao. Ja dzisiaj przejmuję Jao, więc Jao słucham od 1 do 50 numerek. 50. Ach, samego końca, no. Okej, czytam. Podaj nazwę teamu Undertakera i Big Showa. O kurwa... Nie wiem. Tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy podawać odpowiedzi, więc prawidłową odpowiedzią jest The Unholy Alliance. Więc teraz prosimy o numerek Torna. To może moją szczęśliwą trzynastkę. Trzynastka. No, trzymamy kciuki, może okaże się szczęśliwa. Kto pokonał Brocka Lesnara w finale jednego King of the Ring, którego wyrał? Gdybym ja to wiedział. Szalej. No, czas minął. Wygrał Brock Lesnar w finale z Robem Van Damme wtedy. Ach, no zacięcie. 0-0 mamy po pierwszych pytaniach. Jao. No to trzeba coś z Indii trafić, więc może jeden. O, tutaj trafiłeś, ci powiem. Podaj przynajmniej jeden aktywny pas federacji New Japan Pro Wrestling. Aktywny? Tak. No to New Japan Pro Wrestling Heavyweight Champion. Dobrze. Ach, tutaj Jao. Nie wiem, to jakiś tutaj Jasnowicz czy coś. Skąd ty wiedziałeś, że pierwsze pytanie z Indii? No? Dokładnie spół. Właśnie to coś. To jest niemożliwe coś. Ja tutaj coś tutaj nie tak jest. Ustawione. Ustawione, no, bo nas posądzą później. To jest grać. Dobrze, Torn, może się zrehabilitujesz. Proszę o numerek. Może 6. 6. Od jakiego wrestlera Jeff Jarrett zapożyczył jedną ze swoich akcji kończących? O, set. Strzelam od Triple H'a. No, niestety nie. Od Ricka Flera, chodzi tutaj o Figure Four Leg Lock, albo jak kto woli, Guitar Shot. No, niestety. Trzeba walczyć dalej w kolejnej kolejce. Dobrze, mamy 1-0 dla Jao, więc teraz kolej na ciebie, Jao, słucham. No to 15. 15. Ile walk na WrestleManii stoczył The Rock ze Steven Austinem i kto ile razy zwyciężył? Na WrestleManii? Tak, dokładnie. Szczerze to nie mam pojęcia, ale... strzelę na 4 i dajmy Steve Austin i kto The Rock? Tam był... to... 3 wygrał The Rock i nie wiem, jedną... Ach, tutaj to by się cyferki pomyliły. Nie, ogólnie były 3 walki, 2 walki wygrał Steve Austin, a właśnie jedną dechak. No, tutaj nie do końca cyferki na odpowiednim miejscu, no ale nic.
Dobrze, Torn, może tym razem ci się poszczęści, proszę. Poproszę 14. 14. Co Steve Austin zrobił z samochodem Triple H na Survivor Series w 2000 roku? O, kolejne trudne pytanie. Nie wiem, zgaduję, że wszedł do niego i przywalił w ścianę. Nie. Najpierw podniósł go na dźwigu, a następnie zrzucił na ziemię. No, dość popularna w sumie scena, wiele razy powtarzana. Dość pamiętne wydarzenie. No ale nic, mamy nadal 1-0 tutaj. Jao. Słucham. 24. Na gali WWF Backlash w 2000 roku Triple H walczył z The Hackiem. Kto był sędzią specjalnym w tej walce? Vince McMahon? Ach, blisko, no. Blisko, tylko inne imię, no. Shane. Właśnie, tu chodzi o młodszego McMahona. No, tak blisko, ale jest jednak niestety to nie był Vince, tylko Shane. No tak. Torn, proszę o numerek. Może 36? Do jakiej federacji przeszedł Goldberg po upadku WCW? Do WWE? Niestety, to był All Japan Pro Wrestling. Niespodziewane. Tego nawet ja bym nie wiedział. A tutaj nawet ja o swoją wiedzą. No, ale teraz ostatnia runda, więc słucham Jao, numerek. Jest 1-0 nadal. 49. Ile razy Animal Dave Bautista został pokonany przez Triple H'a? W walkach na tygodniówkach i galach razem. Czekaj, to na pewno nie musi być dużo, bo to by było za 2 razy. Ach, i tutaj właśnie zaskoczenie. Raz. Nie, ani razu. Kurde. Ani razu Dave Bautista nie przegrał z Triple H'em walki. No, no tak. Się zdarzyło i teraz właśnie to ostatnia szansa. Tak, możesz teraz wyrównać, zobaczymy. Od tego pytania wszystko zależy, więc dobrze wybierz sobie numerek. 42. Podaj 3 filmy, w których uczestniczył John Cena. Legendary, W cywilu i 12 rund. Cool. No tak. Dobrze. Dobrze, mamy remis. W ostatnim momencie to tutaj wyrównał. No więc ja nie mam wyjścia niż zacząć dobiewkę. Więc jao. Trzeba znowu coś na Indie trafić. 37. Kto będąc już Hall of Famerem zdobył jakikolwiek pas? Kto? Czekaj, kto to jest? Ric Flair. Ale nie, kurwa, on zakończył karierę wtedy. Nie, Ric Flair. Chodzi tutaj o Beta Harta. No niestety. No. I się tutaj tak. Rola zamieniła. Zdobył dosyć niedawno US Championship. Dobrze, Torn. Proszę, numerek. 2. Lecimy z listą w górę. No i tutaj jest dosyć, powiem tak, względnie łatwe pytanie. Podaj chociaż jedną aktywną kobiecą federację. Kurwa, czemu ja tego nie miałem? Ze świata. Ja bym mógł 5 podać. Kurde. Co bardzo się takim czymś nie interesuje. Ja mogę czas wymienić. No to wymienić. Możesz wymienić, bez punktu możesz wymienić. No to Shimmer, teraz nowo jeszcze założona w scenach Shine, Ice Ryborn, Oz Academy, co tam jeszcze mieliśmy? A JP, Federacja Japońska, trochę tego ogólnie jest. To takie najbardziej popularne. Najwięcej no w Japonii tak. Tego jest. No więc macie słuchacze tutaj odpowiedź od Yao. No kurczę, no mogłeś to dodawić na to pytanie, wtedy by się nam rozegrało wszystko, no ale nic, nadal jest 1-1 i Yao, czekam na twój numer. 6. Już był. Był? No to dajmy sobie... dobra, 47.
jakiej federacji stoczył swoją ostatnią walkę w życiu Umaga? Umaga? Tak, Umaga. To był jakiś na Indii. Aha, wiem, to była ta federacja Hulka, co on tak założył, tylko nie pamiętam nazwy. To było... Nie wiem, muszę szczerze, bo to on tam po Australii latał, to chyba było Hulk Hogan Wrestling czy jakoś tak. Kurczę, nie wiem, zaliczyć, nie zaliczyć? Bo jak nie, to WWE pamiętam, że walczył, ale potem na Indii, on tam właśnie z Hoganem pamiętam latał na turze po chyba Australii czy po czymś. Ja myślę, tak, że tak, tutaj to można zaliczyć. Federacja ogólnie się nazywała, znaczy te gale, powiedzmy, Hulkamania. No właśnie. No. Co, zaliczamy? Bo to w sumie odpowiedział, według mnie. No tak, tak. No, nawet powiedział, gdzie, no właśnie, w jakim państwie, że tu tur był w Australii, także w sumie możemy zaliczyć, myślę. Tak, na pewno, bo powiedziałeś miejscowość, podałeś od kogo federacja, no i w sumie jedną część nazwy tej federacji, Hulkamania. No więc okej, okay, tutaj masz zaliczone, jest 2-1 i to teraz ostatnia szansa, co nie dobrze. Tak. To może 24. 24. Już było. Było? Było. 26. Dobrze. To jest dosyć łatwe pytanie, powiem szczerze, dla takich ludzi jak ja. Jak nazywał się wrestler, który stoczył najwięcej pięciogwiazdkowych pojedynków w całym pro wrestlingu, w historii całego pro wrestlingu? Ja zgaduję, że CM Punk, bo miał chyba dwie. Kto? CM Punk. Zdecydowanie nie. To był legendarny, nieżyjący już niestety, Mitsuharu Misawa, który stoczył, no nie pamiętam dokładnie ile, ale grubo ponad 20. Warto dodać, że zginął na ringu. Tak. W 2009 roku, w sierpniu, o ile dobrze pamiętam. Zatrzymanie serca. No, więc CM Punk tutaj mógł mu buty całować, jak na razie. Więc no niestety, tutaj mamy już zwycięzcę 2-1 po dwóch dodatkowych pytaniach w dogrywce. Więc tutaj zacięty pojedynek. Więc no tylko pozostało mi podziękować tobie za to, że znalazłeś czas. Że proszę bardzo. Chciałeś wziąć udział w tym quizie. No i oczywiście tutaj czas podziękować Yao, który przechodzi dalej. Wygrywa ten pojedynek dzisiaj. Ja mogę tylko powiedzieć, żebyście dawali więcej pytań spoza WWE i TNA. Wtedy wygrywam to. Czyli jest dużo takich pytań, tylko akurat nie zawsze czemu na nie trafiałeś. Czemu nie było to jest koncecho mundial? Albo Junka Sai. No tak, ja nie rozumiem tego. Czemu nie dla mnie? Te pytania zostały już na pierwszym chyba pojedynku wykorzystane, jak dobrze pamiętam. No ale nic, więc wychodzi tutaj z tabeli, że mamy już przeciwnika dla Łukasza. Jesteś ty właśnie nim Yao, bo Łukasz, przypomnijmy, że przeszedł sobie przez dyskwalifikację dalej. Więc pojedynek, pierwszym w sumie pojedynkiem odkrytym, to jest półfinałowym, nie, ćwierćfinałowym, jest Łukasz i Yao. Więc to jeszcze troszeczkę czasu, jeszcze trzeba rozegrać tamte pojedynki. No, więc dziękujemy. Jeszcze raz wam za to, że znaleźliście czas, za to, że chcieliście wystąpić w quizie. No i Yao, przechodzisz dalej. I nie wiem, ja nie mam żadnych ogłoszeń, nie wiem jak ty, Dobs. No w zasadzie również nie mam żadnych ogłoszeń. Chcę tylko zachęcić, abyś do następnej audycji oczywiście, bo naprawdę, tak jak powiedział Turek, powinna być bardzo interesująca. Będzie to właśnie audycja w formie wideo, także będziecie mogli nas i usłyszeć, i spojrzeć sobie na niektóre sytuacje, które damy, no ale właśnie musicie troszkę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ to naprawdę jest dużo pracy z tym wszystkim, ale postaramy się to zrobić jak najwcześniej, abyście byli oczywiście zadowoleni z naszej pracy. I tyle. No, więc mogę się już w sumie pożegnać, bo tutaj nie ma co quizu naszego przedłużać. Więc ja dziękuję wszystkim uczestnikom Yao i Tornowi. Drops was żegna. No, a ja chciałem jeszcze was zachęcić do lajkowania naszego Facebooka audycji, do odwiedzania naszego bloga, do pisania do nas na naszą pocztę, na naszą skrzynkę. No i to chyba tyle.
Ja się także z wami żegnam. Dziękuję wam jeszcze raz dzisiejszym gościom. No i to tyle. To był quiz, do usłyszenia. Mam nadzieję, że już na tej właśnie wideo audycji, która, tak jak Deus powiedział, powinna być naprawdę czymś ciekawym i miło będzie, jeżeli ta audycja będzie miała troszeczkę komentarzy z waszej strony. Więc ja się także z wami żegnam. No i do usłyszenia. Byle do kolejnej audycji Turka i Debsa. No i pojedynku jakiegoś na quizie.